Dzień dobry ze śniadania. Ugryzłam. I sobie przypomniałam, że mam pamięć, żeby wam czasem pokazywać to, co jemy. Także dzisiaj na śniadanie stostowany bajgiel. Tak się odmienia słowo bajgiel? Przyprawa do twarogu, Filadelfia i ogórek. Witam was bardzo serdecznie ze samochodu. Nakładam sobie pomadkę ochronną. Tutaj w aucie mam Palmersa. Okulary, bo wyszło takie słońce. Ja mam dzisiaj tylko dużo filtra i jadę właśnie na zakupy. W końcu mamy w Anglii lato. Mam nadzieję, że u was też jest fajne słoneczko. I jadę na zakupy, nie jakieś bardzo dużo, ale tak na kilka dni, dlatego że dzisiaj mam dość zalatany dzień. I pojadę do Aldiego, bo w Aldi mają takiego fajnego kurczaka, który jest z fajnymi przyprawami, z dobrymi przyprawami i do tego po prostu ugotuję ryż i kupię jakieś warzywa. Bo mam jeszcze mięso mielone z indyka, ale jest zamrożone, więc kupię coś na dziś, a jutro zrobimy właśnie szpaghetti na przykład. No i jakieś tam, wiecie, rzeczy do śniadania typu jajka, jakieś warzywa, ewentualnie pojadę do Marksa, jeżeli wszystkiego nie znajdę w Aldi. Dzisiaj też wysyłam pocztą Dysona, także muszę to zrobić, ale muszę to zrobić po południu. Miałam to teraz zrobić z rana, ale nie mam w co go zapakować. A że jestem trochę z czasem, tak wiecie, żeby wszystko było szybko, no to będę musiała się tym martwić po południu, dlatego że o drugiej dzisiaj mam akurat inną panią na analizę. Ale przychodzi o drugiej i to będzie taka dłuższa analiza, bo z przeglądem szafy i kosmetyczki, więc tak co najmniej 2 godzinki, muszę sobie na to liczyć. Także taka sytuacja. Może dzisiaj założę ten komplet nowy z Mint Velvet, albo zostawię go może na premierę na urodziny mojej koleżanki w weekend. Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, ale wiecie, tak gadam sama do siebie, nie? Mam na sobie ten top z Uniqlo. Ja wiem, że w Primarku zrobili takie topy wbudowane biustonoszem, ale moi drodzy, niestety to nie jest to samo. Ten z Uniqlo jest lepszy. I nawet widziałam ostatnio mierzenie Karoliny i ona pokazywała ta z Primara i tak brzydko się odcinały te miseczki, natomiast tutaj w ogóle nie ma. No i standardowo mam spodnie z Halary. To był mój outfit w Polsce na lato i teraz jak tutaj przyszło lato, to też tym chodzę. Także swędzą mi troszkę powieki, lecę. Nie mam nigdy funta. Nigdy. Szybkie zakupki, skończyło się na tym, że Baziek zobaczył muchę i tutaj już mi skrobie. To jest właśnie ten kurczak, którego wam polecam bardzo serdecznie, jest pyszny. Chinese Chicken Stir Fry Kit i możecie to albo z nudlami zjeść, albo z ryżem. My lubimy z ryżem. Wzięłam jajka, oczywiście moje ulubione te Golden Yolk z żółtym żółtkiem. Serek do smarowania. Wzięłam również truskawki, jakieś lepsiejsze. Jeszcze wzięłam mandarynki, pomidory w folii i w Marksie wzięłam sałatkę Cezar. Jeszcze zapomniałam o kolendrze. Sałatkę Cezar w Marksie, oczywiście keczupix w Marksie i na Rediusach był taki kurczak piri piri, połówka cała za 3,20, więc wzięłam albo zamrożę, albo w piekarniku pieczemy. A tą pasokę już wam pokazywałam, no i tyle. I tak naprawdę jeszcze wzięłam taki spray do pomieszczeń. I tyle, moi drodzy. Aldi znalazłam idealne pudełko na Dysona. Także moja droga, jeżeli oglądasz, to dzisiaj będę wysyłać i wrzucam takie jakieś próbki z Dior i eyeliner i korektor.
Także goodie baga jeszcze. Mam nadzieję, że Dyson się będzie super sprawdzał. Przez to, że miałam włosy w koczku przedtem, rozczesałam, to teraz mi się zrobił Hagrid. Ale nieważne, tutaj, chodź misiu, tutaj pieski koło mnie. No chodźcie, idziesz tu? No, zobaczcie, kto tu przyszedł. Moje śliczne psiątko, a drugie psiątko tam sobie leży na łóżku. Jak tam miałeś wakacje, co? Fajnie było? Fajnie było, wskocz tu sobie, co? Tak się cieszę z tego słońca, które mam, z tego lata angielskiego, bo jest ciepło, słonecznie, ale wiecie, nie ma 35-stopniowych upałów. Chociaż takie upały są przyjemne, ale myślę, że na wakacjach, gdzieś jesteście nad morzem, gdzieś jesteście nad basenem, nie musicie się niczym martwić, bo upał właśnie, który jest w mieście, to jest chyba jeden z gorszych rodzajów upału, według mnie. My na takie wakacje dłuższe, typowo basenowo-odpoczynkowe jedziemy na jesień, także jeszcze mamy trochę czasu, ale cieszę się, bo jak już tu zacznie się ochładzać, no to fajnie się tam wygrzejemy, także się cieszę. I jedziemy ze znajomymi, więc będziemy mieć bardzo fajne, wspólne wspomnienia, mam nadzieję. Jeżeli jesteśmy w temacie wakacji, to chciałabym podziękować sponsorowi tego odcinka, będzie to marka Printu i chciałabym Wam pokazać fotoksiążkę Printu i to jest fajny pomysł właśnie na wakacje, żeby te swoje wspomnienia utrwalić. Tutaj akurat mam książkę, która nie jest wakacyjna, chociaż, nie no, trochę jest. To jest taki miks zdjęć dla mojej mamy, dla moich rodziców, piękne wspomnienia. Nie pokażę Wam tutaj wszystkiego, dlatego, że no są tutaj, wiecie, moja siostra, mój brat, moi rodzice, ale mam tutaj właśnie takie wspomnienia nasze wspólne. Tutaj pokażę Wam z tyłu właśnie, o, od końca będę szła, ale tu jestem ja z Baziem, jak byliśmy w Landudno, jeszcze buni nie było nad morzem. Fajne jest to, że możecie po prostu użyć zdjęć, których macie w telefonie. Ja mam tendencję do tego, że robię bardzo dużo zdjęć i ich nie wywołuję. Taka jest okładka. Bardzo fajne jest to, że na stronie Printu możecie sobie wybrać szablony, które są piękne, ozdobne. Możecie zmieniać też układ stron, możecie puścić wodze kreatywności. Ja mam w planie zrobić sobie taki album, jak będziemy jechać właśnie na przyszłe wakacje, bo teraz, jak byliśmy na domku, no to niestety nie robiłam zbyt dużo zdjęć. Tutaj na przykład jestem ja i Mati. O Jezu! Tutaj jesteśmy nad morzem. Tutaj też Baziek na plaży. Myślę, że warto uwieczniać takie wspomnienia z wypadów i nie tylko. I mieć w takim albumie. Tutaj na przykład jest, nawet bunieczka się znalazła. Bo patrzycie na to zdjęcie, od razu Wam się przypomina wszystko. Ja na przykład tutaj na tym wypadzie nad morze od razu przypomina mi się to, jak tam było zimno. Pamiętam, był straszny upał w mieście, ale jak pojechaliśmy na to morze, to było tak zimno, ale tak przyjemnie, wietrznie. Czuję ten zapach. No zdjęcia są niesamowite, jeżeli chodzi o brat. Tu jest mój brat i jego bratowa. Tu jest coś innego. Zobaczcie, tutaj jeszcze Wam pokażę właśnie na pamiątkę. Mam tutaj torebki, moją sesję z torebkami. I też jak patrzę na to zdjęcie, to mi się kręci łezka w oku. I zobaczcie, możecie mieć różne układy tych zdjęć, większe, mniejsze. No, bardzo fajna opcja. Ja do tej fotoksiążki Printu wybrałam takie minimalistyczne, klasyczne tony, ale gdyby to był album typowo wakacyjny, to na pewno byłoby to, wiecie, dużo kolorów i jakieś inne fajne wakacyjne tematy, ale to mnie czeka, bo na pewno sobie wyrobię taką fotoksiążkę Printu. Jeżeli macie ochotę skorzystać z promocji, to w opisie będziecie mieć link do zniżki, jak w niego klikniecie i będziecie mieć 7 dni na skorzystanie z tej promocji, a wy dajcie znać w komentarzu, co najbardziej lubicie w wakacjach. Czy wasze wakacje to jest podróżowanie po dżungli, czy to jest chodzenie po górach, czy jest to wyjazd do babci. Ja Wam powiem, że lubię różne formy wakacji. Czasem lubię pojechać i się wyciszyć, właśnie tak jak byliśmy ostatnio. Oczywiście lubię sobie też pojechać i spędzić czas z rodziną, ale też lubię takie typowe all inclusive, gdzie się siedzi, smaży tyłek i lubię też takie wypady do miasta, różnych miast, na przykład Paryż, na przykład Barcelona, nawet Londyn. Także u mnie te wakacje bywają różne i każdy typ tych wakacji lubię na swój sposób. Co prawda nie wyobrażam się z plecakiem w dżungli, to jest coś, czy tam pod namiotem, to jest coś, czego ja niestety, to jest coś, czego ja nie znoszę. I ja muszę mieć swoją łazienkę, najlepiej pokój. Ale gdybym musiała, to bym jakieś teraz fajne są te namioty, można byłoby to elegancko zrobić. Ale tam, wolę jakiś domek.
Także dziękuję Printu za sponsorowanie tego odcinka, a ja idę się trochę pomiesić z moimi pieskami, zanim się jeszcze przebiorę, tak? Tak jest. Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja cicho mówię, bo Maty jeszcze śpi. Właśnie się wykąpałam. Jest godzina 7:56. Nie śpię od 6. Ogólnie to wczoraj stwierdziłam, że przeznaczę sobie cały dzień na sprzątanie, ale wiecie jak to się skończyło? Że wysprzątałam kuchnię dwa razy, a później zrobiłam taki rozpierdol, że chyba teraz będę potrzebować tygodnia, żeby się z tego pozbierać. No, bo sobie wymyśliłam, że potrzebuję zmiany tutaj w pokoju, gdzie nagrywam, w naszym biurze. Ogólnie to chciałabym właśnie podzielić ten pokój na pół, tak żeby część była odgrodzona Matiego, a część moja, żebym bardziej się może tutaj czuła jak, nie wiem, w swoim kąciku i też jak przychodzą do mnie dziewczyny na analizę, też żeby to było odgrodzone. To nie jest tak, że Matiego część mi przeszkadza, ale właśnie tak myślałam, że fajnie byłoby to rozdzielić. I widzicie, jestem troszeczkę inaczej ułożona. Myślę, że to tło, w sensie tło, że ten kadr, bo to nie chodzi o tło, że ten kadr jest też lepszy, dlatego że przed sobą mam światło naturalne, dodatkowo lampy jakby coś. Nie jest tylko szafa, tylko coś tam może się będzie dziać. Tutaj jest dwustronne, jest po prostu na razie randomowe. I tak właśnie stwierdziłam, że obrócę to biurko 90 stopni, tak jak jest tu. I za sobą dam taki jakby parawan, który będę mogła zwijać i rozwijać. Ale do tego też potrzebuję lustra z światełkami. I słuchajcie, wczoraj objechaliśmy miasto. Dosłownie godzinę przed zamknięciem B&Q Range i kupiłam właśnie w randzie lustra, ale muszę je oddać, dlatego że no wymiarowo one mi nie pasują, ale czekajcie, już wam pokażę, jaki to jest burdel. Tak to w tym momencie wygląda, widzicie? Proszę bardzo, tutaj jest wszystko na tym biureczku, więc to biureczko jest w ten sposób i właśnie myślałam o tym, żeby tu za tymi lampami dać taki a la parawan. Mati w Ikei znalazł właśnie takie fajne na szynach panele rozsuwane, także zobaczymy. A nie, to może nawet jakąś kurtynkę. Tutaj, moi drodzy, jest to lustro, lustro numer jeden i ja właśnie na początku myślałam, że będę chciała dać to lustro tutaj z boku, ale koniec końców i półeczkę, ale koniec końców chyba wolę, żeby to lustro jednak było tu przede mną. Jeszcze nie wiem, ale ogólnie to lustro jest fajne, z Range'a, kosztowało 79 funtów, tylko jest za małe. Z ciekawostek to ma tutaj Bluetooth i możecie sobie podłączyć muzykę i z lustra wam leci muzyczka. Do malowania się ok, ale do nagrywania troszeczkę za słabe, a to już nawet nie jest jakiś wielki problem, bo mam tutaj dodatkowe lampy, ale potrzebuję czegoś wyższego. Wiecie, ja wcześniej miałam to lustro oparte, proszę bardzo, to złote. O to, oparte o ścianę, ale że tutaj teraz nie ma ściany, no to za bardzo to lustro nie ma jak stać, a my chętnie sobie je przemycimy do salonu. Także to jest rzecz numer jeden. Tutaj jest pudło właśnie do tej lampy. I moi drodzy, w przedpokoju jest drugie lustro. To widzicie, ono jest bardzo duże, ale też wcale nie dawało dużo światła, kto się rozciąga. I nie było jakieś mega mocne i chyba jednak właśnie z boku ściany to jest głupi pomysł wzdłuż, żeby mieć to. Także odwozimy te dwie rzeczy. I dzisiaj sobie zrobimy taki właśnie metamorfozowo-sprzątaniowy vlog. Podjedziemy do Ikei, bo też zbił się dzbanek. Już nie pamiętam, czy ja go zbiłam, czy Mati. Mamy też, słuchajcie, o godzinie 14 spotkanie o kuchnię, więc znowu bardzo się cieszę. Będziemy robić projekt, więc pokażę wam, jak to wygląda i co tam wymyśliliśmy. I chciałabym podjechać, oddać to. No i do Dunelmu chciałabym kupić nowe dywaniki do łazienki. I jak byliśmy w tym domku, to tam były takie wspaniałe kielichy. Także może bym kupiła te kielichy, ale zobaczymy. Także ja muszę się ogarnąć, bo jest niedziela i muszę zrobić live'a. A nie mam po prostu fizycznie miejsca. Także see you. Dzisiaj wałeczki. Zawinęłam je
pod spód, bo ja zawsze tak robię. Już ogarnęłam w 90%. Jeszcze muszę trochę kuchni ogarnąć, zrobić śniadanie i będziemy robić live'a. My jesteśmy pod Range'em. Właśnie będziemy oddawać te lustra. Potem podjedziemy do Dunelmu i jedziemy do Ikei. Pokażę wam, jaki piękny plan kuchni rozrysowałam. Także upał dzisiaj. Załatwione. Teraz idziemy do Dunelmu po te dywaniki. I do Ikejki. Boots still open? Boots? Boot. Boot? No. Okay. Let's go. Dunlem, dunlem, dunlem. Dzisiaj rundka po domowych sklepach. Już jest jesień, ziomeczki. Szukam dywaniku bawełnianego. Ten też jest fajny. A nie, to jest ręcznik. Mamy. Mamy to. To mi się zawsze podoba to, jak są ustawione kolorami ręczniki. Ale ja tylko białe. I pościel też biała. To ładne. Ładne. No to lecimy do kaski. Lecimy do kasy i do Ikei. Zaznam piękną pościel. Idziemy do Ikei. Ikea! Ty tu urządzisz. Na, tak mnie zawsze... Z nami urządzisz. Nie, ty tu urządzisz. Ty tu urządzisz? Zawsze mnie wkurzała ta reklama. No. Ale zadziałała? Zadziałała. Tak, no nie, no co jak co, Ikea jest. Ikea jest mistrzowska, jeżeli chodzi o różne ciekawe rozwiązania. A tak właśnie myślę, że przydałby mi się jakiś storage dodatkowy na ścianę? Nie. Zobaczymy, idziemy oglądać luz. Kojarzysz te takie wysuwane na buty? To by ci siadło na te... Na kablice! So clever. So clever. To prawda. Zaraz zobaczymy. Aha, idziemy restauracją, czyli skrótem, żeby... Czy chcesz je od początku? Nie, skrótem. Niedziela, więc będzie dużo ludzi. Coś takiego znaleźliśmy. I to się montuje. Ale czemu to jest takie krótkie? Bo no to jest na wystawie. Aha, na wystawie, okej. Okay. Na 3 metry. Triple track, single track. To wiesz, jakby był triple track, to można było mieć 3. No to ja, musisz mieć triple track. Czemu? Aha, bo do 3. No dobra, okej. Okay. No to chyba biały będzie najlepszy. Bo wiesz, że nawet tych brązowych nie ma in stock. Jak poczułam wczoraj na stronie. Chyba najlepiej będzie wziąć biały. Ta kuchnia nam wpadła w oko. Połączenie bieli i drewna. Jest taka standardowa shaker style, ale wam powiem, że shaker style odpada, bo tutaj brud po prostu siada i trzeba to cały czas szorować. Ale też fajna. I tu na przykład... Wow! To jest fajna kuchenka gazowa, ale mi się to podoba. Takie wiszące. Fajne. Na utensils jakieś. A chodźmy zobaczyć dalej jeszcze na kuchnię. Podoba nam się też orzechowa. A to jest akurat szara, ale niestety orzechowa będzie za ciemna. To jest kuchnia numer 2, która nam się podoba, czyli połączenie znowuż drewna, ale nęcia z białym. Ale to też jest fajne. Tak, układ. Format, układ, no. Tak, no. Trzeba będzie pani pokazać, aby tu przeprowadzimy. O, twoje ulubione szafki. Po prostu Mati ma fazę. Nie mogę, o nie, rozładowała mi się bateria, a nie jest. Mati ma fazę na tą taką szafkę. Ja nie mam fazy, tylko po prostu to jest dobre. Zastanawiam się, czy to jest dobre rozwiązanie. Nie, nie do końca. No, ale... Szuflady są lepsze. Ale patrz, chodzi o to, że... My mamy akurat jeden taki no, ruch, wiem, no. W którym to można byłoby, wiesz, zapakować. To prawda. O, a tu jaki fajny ten. Palniki. Very nice. O, czyli co, trzeba być większe?
Nie, mi jest obojętne. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Słuchajcie, zabieramy się za robotę. Bardzo niejasna instrukcja, ale na szczęście jest QR code i można zobaczyć tutorial na YouTubie. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale jakoś trzeba to ogarnąć. Nie dali śrubek! Nie dali śrubek! W zestawie nie ma śrubek, bo tutaj nie ma śrubek, a potrzebna jest śrubka. I potrzebna jest śrubka taka, a jej nie ma. Na razie puste biureczko, no i będziemy to montować do sufitu. Więc wszystko sobie, co było na biureczku, przeniosłam tutaj, no i będziemy działać. Jeden panel już wisi. Prowizoryczna ścianka dzieląca nas. Także tu jest taka sytuacja. Daliśmy radę i teraz będziemy montować drugą i trzecią szynę. Jeszcze nie jest gotowe wszystko, ale prowizoryczna ściana jest ekstra. Także teraz sobie to dosuniemy. Oczywiście trochę prześwituje z tyłu, ale tam można zasunąć zasłonę i tutaj włączyć lampy. No i to oczywiście nie jest tu permanentnie, tylko jak mam na przykład analizy kolorystyczne i chcę mieć takie mini studio zamiast Matiego kompa w tle. No, super nice! Tadam! Proszę bardzo, jest wielkie lustro. I Mat chyba naprawdę nie potrzebuje tego lustra. Proszę bardzo, muszę wziąć pościel z tyłu i zagospodarować jeszcze tą ścianę tutaj po prawej stronie, ale jak na razie padam, jestem tak zmęczona. Pokażę Wam kuchnię, tylko tak, to jest kuchnia, która jest wstępna i z tego miejsca będziemy tutaj robić inne poprawki, ale jak widzicie, wymyśliliśmy sobie wyspę, już dawno wymyśliliśmy sobie wyspę, bo chcemy się pozbyć stołu i myślę, że jak tutaj właśnie będzie wyspa, no to tutaj kilka osób usiądzie, tutaj jeszcze usiądzie i tam z tyłu, ale tak naprawdę wiecie, my nie robimy jakichś takich obiadów oficjalnych, gdzie potrzebujemy naprawdę, gdzie potrzebujemy tego stołu, bo też jak mamy znajomych, no to też mamy stolik tutaj, ten na kawę i często też tutaj rozkładamy te rzeczy i stwierdziłam, że no wyspa będzie praktyczniejsza, będzie więcej miejsc na blacie i tutaj jakieś takie fajne stoliczki, krzesełka bym sobie dała. Jeżeli chodzi o sam styl mebli, no to właśnie nie chcieliśmy całej białej, tylko może byśmy to przełamali, że górne byłyby białe szafki, a dolne byłyby właśnie drewniane, tutaj takie bardziej bambusowe, ale to też jest jeszcze i kolory, i dokładny blat, to wszystko też jest, wiecie, do potwierdzenia. I niestety mamy tutaj boiler. I przez to, że tu jest boiler i on się musi otwierać, musi być do niego dostęp, no to tutaj się nie zmieści żadna szafka. Więc prowizorycznie pani doda półkę, ale myślałam, że można byłoby może kilka półek tu ustawić, żeby też przełamać, żeby nie było całego takiego, wiecie, białego bloku. Także teoretycznie mogłyby być tutaj te trzy półki, które po prostu będą, bo te są dużo głębsze szafki, więc będą trochę płytsze. Tutaj trzy takie wiszące szafki, lodówka albo zabudowana biała, albo mieliśmy też opcję z drewnianą i powiem, że obie mi się wersje podobają, ale ta zabudowana chyba trochę fajniej. Jeszcze dzisiaj Mati mówi, że może byśmy mieli lodówkę taką wolno stojącą, ale moim zdaniem zabudowana lepiej wygląda. Tutaj jeszcze zostanie nam miejsce, to pani nam wcisnęła taką półeczkę a la na butelki wina, chociaż my za bardzo nie pijemy, ale coś tam zawsze w domu jest, no to można byłoby tutaj powkładać te rzeczy, także wygląda to naprawdę fajnie. Tutaj okap też zabudowany i zastanawialiśmy się, czy tutaj dać szafkę, czy zostawić tu puste, ale jednak no im więcej, tym lepiej, tylko tu jest taka szafka, która jest takimi jakby paseczkami oszklona. Zmywarka, nie, pralka zabudowana, zmywarka zabudowana, po tutaj, po drugiej stronie. A czy to mogę obkręcić? Wow, mogę. Tutaj będą szuflady, takie szerokie, głębokie. No i tutaj jest też nasz salon, chociaż tutaj jest ściana w
sensie nie jest to dobry wymiar naszego salonu, wiecie, tam jest dużo dalej, ale nie wymierzyliśmy tego, więc będzie musiał ktoś przyjść i nam dokładnie wszystko powymierzać, bo myśmy to tak pomierzyli, wiecie, prowizorycznie, ale myślę, że fajnie to wygląda. No i chociaż nam się podobała ta orzechowa kuchnia ciemna, no to jeżeli ja tutaj dam ciemne i ta orzechowa kuchnia była z czarnymi szafkami, no to przez to, że to jest otwarta przestrzeń razem z salonem, to jak ja dam ciemne meble, to od razu wszystko będzie dużo ciemniejsze i mniejsze, także stwierdziliśmy, że pójdziemy w coś jasnego. No i właśnie nie jestem do końca przekonana, czy chcę całą białą kuchnię, czy przełamać ją tym drewnem. Także tutaj jeszcze zobaczymy, ale powiem Wam, że pani tam się trafiła bardzo fajna, pani Maria, złoty kran, jeszcze też nie wiem, czy okap... Nie wiem jeszcze, czy okap właśnie tutaj dać wolno stojący, czy zabudowany. Także to jest prowizoryka na razie, taki plan. I jeszcze chcielibyśmy, żeby ta wyspa była nie kwadratowa, tylko tu zaokrąglona. Także taka sytuacja. No i tutaj też musimy uważać, bo jest okno, więc też nie możemy za bardzo wyjechać. To za bardzo mi się nie podoba zakończenie tego backsplasha, ale tutaj będą fir zasłony. Więc i tak spoko. Także słuchajcie, no myślę, że fajnie to wyszło. Jestem zadowolona. Na razie jeszcze z Waszego polecenia pójdziemy do innych firm z tym projektem, zobaczyć jakby mogli go zmodyfikować i w ogóle dopytać. Na dzień dzisiejszy tutaj wychodzi, zobaczcie, 6208 funtów, ale ona powiedziała, że trzeba tak liczyć około 8000, dlatego że daliśmy takie randomowe zmywarki i kuchenkę gazową, więc może ta cena ulec zmianie, jeżeli będziemy dawać, nie wiem, jakieś tam lepsze rzeczy. Co nie, czy tam jakieś światełka do szafek, jakieś tam różne pierdoły. No i jest to też cena bez robocizny oczywiście, także IKEA może to zrobić, ale my byśmy woleli kogoś wziąć prywatnie. Także szukamy. Jak macie kogoś do polecenia, kto by mógł naszą kuchnię rozwalić i zainstalować tą, ktoś to będzie umiał podłączyć sprzęty i elektrykę ogarnąć, no to byłoby super, bo wolałabym komuś zaufanemu, wiecie, zapłacić niż IKEA, zwłaszcza, że pani powiedziała, że w IKEA jest tak, że mają osobnych kontraktorów do składania mebli, osobnych do elektryki i osobnych do sprzętów, także no i też nie będę wiedziała, kto to jest. No ale to się będziemy martwić. Na razie mamy plan, jeszcze dajemy sobie kilka miesięcy, zanim podejmiemy decyzję. Może jeszcze w tym roku zrobimy tą kuchnię, zobaczymy. Ale tak na razie to wygląda i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i super. Cieszę się. I Mati też się bardzo cieszy, że doszliśmy do konsensusu i w sumie te same rzeczy nam się podobały. No, także ja będę kończyć tego vloga. Jeżeli macie jakieś polecenia, jakieś tipy co do kuchni, to wszystkie są mile widziane. Jesteśmy zdecydowani pożegnać się ze stołem. I myślę, że ta wyspa będzie najlepszym wyjściem. Kiedyś miałam taki argument, a co jak będą dzieci? Na przykład gadałam z kilkoma moimi koleżankami, które mają dzieci i mają wyspę i mówią, że oni nie korzystają ze stołu, tylko żyją na tej wyspie, a dziecko siedzi sobie na krzesełku też przy wyspie, albo ma swoje jakieś tam małe krzesełko. Nie wiem, wiecie, nie mamy dzieci, na razie nie planujemy, więc to jest najmniejszy problem, a tutaj myślę, że zaoszczędzimy dużo miejsca. Mając tą wyspę, będzie bardziej przejrzyście praktycznie i będzie pięknie. No, także dzięki Wam za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait.